Robię nas w kolejnym odcinku kariery Liverpoolem w Football Managerze. Dzisiaj zagram sobie dwa mecze. Southampton w lidze w domu, Szachtor w Lidze Mistrzów też w domu. Pomiędzy odcinkami zagramy z Newcastle. Niestety go przegraliśmy. Nasza pierwsza porażka w lidze. Otóż Papiss strzelił gola w drugim meczu, potem Sturridge wyrównał. Jednakże szybko, jeszcze przed tym Sakho doznał kontuzji. Potem Zaha nam strzelił gola i ostatecznie się skończyło 2 do 1. Ogólnie słaby występ Liverpoolu. No ale teraz mam nadzieję, że zagramy lepiej, gdyż gramy Southampton u siebie. Southampton po dobrym starcie sezonu, tam kilku zwycięstwach rzędu, ostatnio przegrało bodajże. Aha, i Lucas Leiva ma czerwoną kartkę. Z jakiego to meczu? Było to z ostatniego? Nie przypominam sobie. Gerrard jest już gotowy do gry, bo był. Pauzował też bodajże. Sakho widzę, że jest gotowy, bo wyzdrowiał. Szkrtel, ale chyba wstawimy za niego jednak Lovrena. Bo coś mi się wydaje, że Lovren jest lepszy od Szkrtela. Okej, tutaj jeszcze Coutinho dajmy. Coutinho, Lallana, Sturridge. I to wygląda chyba optymalnie. Chan na defensywnym. Czy czekajcie, czy czas nie będzie lepiej tak, że tu damy Gerrarda? A na tym damy Alena. Chyba będzie w ten sposób lepiej. Alen lepiej rozgrywa piłkę. I Gerrard lepiej broni niż Chan broni i Gerrard chociaż nie. W sumie to wszystko jedno. Alen chyba jest lepszy od Chana ogólnie na razie. Zobaczmy skład Southampton. Graziano Pelle, Gaston Ramirez, Steve Davis, Daniel Sfaldo, Victor Wanyama, Ward-Prowse, Limberski, Jose Fonte, Manga, Klein i Boruc. Na ławce mają Majukę, Radionowa. Ty, no skład nie jest jakiś bardzo mocny, no dokupili kilka nazwisk. No to nie są jakieś nazwiska groźne, na przykład to Ekwelle Manga albo Limberski. Kto to w ogóle jest? No Limberskiego skądś kojarzę, ale. Czy to jest dobry zawodnik na Southampton? Najwyraźniej tak, no. Dobra, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Gramy taktyką 4-5-1, to nie jest taktyka ofensywna, czy tylko bardziej taka na kontry, na rozgrywanie piłki spokojne. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Na razie bardzo pewnie, chociaż w sumie to mógłbym Alena oszczędzić, zagrać dwójką Henderson Gerrard na defensywnym pomocniku takim. Za tą trójką ofensywną przed nimi Coutinho, Lazar Markowicz i Lallana. I to by było chyba bardziej godne tego, że gramy u siebie, a nie że się tak właściwie bronimy, bo gramy z defensywnym pomocnikiem grając na Anfield, więc to trochę wstyd. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będzie nam źle szło, to dokonam zmian na drugą połowę. Na razie Coutinho wyprowadza kontratak. Widzę prawym skrzydłem zastosował Coutinho. Dośrodkowanie tam Sturridge chciał przejąć piłkę, ale Klein mi ją wybił, wyprzedził po prostu Daniela. Jest out, ale mi się wydaje, że z tego już nic nie będzie. Tak jest. Chelsea strzeli gola. Filipe prowadzi Stoke. Druga czy żółta kartka. Te dwie żółte kartki w przeciągu 2 minut. No to jest złe. Bo to nam grozi automatycznie potem czerwoną. O, Ward-Prowse dośrodkowuje. Jose Fonte nie doszedł do piłki na szczęście. No ale słaba ta pierwsza połowa. No nie było żadnych okazji w ogóle. Jednak se dla Liverpoolu. To dośrodkowanie Coutinho i to wszystko. No ale jeszcze się połowa nie skończyła, atakuje Southampton. Oj, Lovren, jakiś błąd, wychodzi Ward-Prowse, ale Mignolet kapitalnie. Kapitalnie się wyciągnął i obronił ten strzał, ale jeszcze rzut rożny, który jest wykonany bardzo źle. Liverpool wznawia grę, ale po pierwszej połowie będzie chyba 0-0. Nie jest najlepiej. Dobra, taktyka. Teraz zmieniamy tą taktykę na tą bardziej ofensywną. Mianowicie tak. Allen, który no nie gra najlepszego meczu. Mało kto gra dzisiaj w ogóle dobry mecz. Od tego zacznijmy. Lazar. Markowicz. No okej, i teraz trzeba liczyć na to, że nasz zespół się otrząśnie. No bo ostatnio naprawdę no, mamy takie
średnie mecze, bo z Newcastle to wiadomo, przegrana, z Norwich przegrana. Dobrze, że z United wygraliśmy, to w niezłym stylu, naprawdę. Z Fenerbahce w Lidze Mistrzów też były problemy w pewnym momencie, ale jakoś to przeszliśmy. To trzeba raz chociaż pokazać tym rywalom, że my potrafimy się utrzymać na topie, potrafimy te passe kontynuować i grać w niezłym stylu, ale na razie na to tak się nie zapowiada. Johnson, Lallana, Johnson, dobrze wychodzi Glenn, dośrodkowanie do Sturridge. Znowu Klein go wyprzedzi, no. Sturridge się kleni w tym polu karnym. Klein daje się wyprzedzać Kleinowi jak małe dziecko, no w ogóle żadnego ruchu. No ale zobaczmy teraz, Lallana traci piłkę na złość. Steve Davis, piłka do Osvaldo, Dani Osvaldo broni Mignolet. Bardzo dobra interwencja belgijskiego golkipera w bramce Liverpoola, no ale jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość, gdyż może być gol z rzutu rożnego, jednakże nigdy do piłki nie doszedł. Piłka puszcza z gry. No i teraz jest szansa dla Liverpoolu, jednak nie, traci piłkę Dani Sturridge, który dzisiaj gra fatalnie. Osvaldo, Dani Osvaldo, nie ma gola? Myślałem, że był. No dobra, Sturridge, który dzisiaj opierdziela ewidentnie. Zejdzie. Teraz Lallana. Na środek, na prawo wejdzie Raheem Sterling. No i co? No i jedziemy. Proszę Państwa, coś grubszego. No cóż, zostało 13 minut do końca meczu, nadal bez bramki, ale teraz, kiedy mamy na boisku Markowicza, mamy Sterlinga, czyli te huragany na skrzydłach. Może coś wejdzie. Lambert, gol! Ricky Lambert, super sub. Ricky Lambert, nieporozumienie w polu karnym. I Ricky Lambert. Widzicie jednak, to jest nos. Sturridge nie gra dobrego spotkania. A, kota. Fatalnie nieporozumienie pomiędzy bramkarzem Borucem a bodajże Jose Fonte, czy Yoshidą, czy tym Mangą. Nie wiem, czy tam zmiany nie było. No dobra, ostatnia akcja tego meczu. Gerrard, Johnson, Sterling, koniec. Jest 1-0 dla Liverpoolu, wygrywamy ten mecz, mimo że nie zagraliśmy w dobrym stylu. No i Quintrao zawodnikiem meczu, bo miał asystę. No i dobra, jesteśmy w czołówce na drugim miejscu. Chelsea przez 8 meczów straciło tylko jedną bramkę. No to będzie mecz ultra ciężki. Nie wiem, czy nie będę musiał się zamurować, jeżeli zagramy mecz na Stamford Bridge. No ale teraz tymczasem mamy mecz w Lidze Mistrzów, Szachtar Donieck. Na razie prowadzimy w grupie, mamy chyba 6 punktów, nie jestem pewien, czy my wygraliśmy z Fenerbahce, chyba wygraliśmy. Z tego co pamiętam, bo tam był taki mecz, chyba że przegrywaliśmy, ale ostatecznie wygraliśmy, o ja dobrze pamiętam. Mogło być trochę inaczej. Mnie pamięć czasami już szwankuje, bo po prostu ciężko pogodzić kilka gier naraz i tutaj mamy tyle meczów, tam mam tyle meczów, jeszcze poza wizją grał sobie inne kariery i teraz ciężko sobie przypomnieć, bo to na wszystko na przeciągu jednego dnia. Zobaczmy, bo mamy naszą grupę. Gdzie jest nasza grupa? Liverpool. Jest jakaś grupa do wyboru, czy tylko po prostu Liga Mistrzów? No dobra. Tak, wygraliśmy z Fenerbahce. Bardzo dobrze. O, West Ham przegrał z United, niestety. United się nie udało. No to jest nieważne. A potem gram potem ze Swansea gram i z Crystal Palace poza wizją i następny mecz już na wizji. No dobra, tutaj wszystko jest ok. Quintrao dostał tygodnia. Miejsce 11 tygodnia. O, wygraliśmy w rezerwach. Kanios, nasz 16-latek. No i bardzo dobrze, nasze U21 wygrało, chociaż teraz to Szachta grał U19, a u nas grali głównie 16-latkowie. No dobra. Dam Lovrenowi odpocząć. O, i tu zagram trochę bardziej ofensywnie. Henderson niech nie gra. O, tu Chan wejdzie od pierwszej minuty.
Jose Enrique, bo Quintrao zmęczony. Jose Reina. Lambert, który już jest trochę słaby, bo spada mu rating szybko. Przed chwilą miał 3,5 gwiazdki, teraz ma dość 3 i spada. Martin Kelly, który miał dobry początek sezonu, zasługuje na szansę. Lucas Leiva. O, też potrafi rozgrywać Lucas Leiva. Na dziesiątce może zagra Markowicz, bo on też potrafi grać na dziesiątce. Na skrzydle Sterling. Gdzie jesteś, Sterling? Rahim. Ten skład teoretycznie wygląda bardzo fajnie. O, jeszcze Agger jest gotowy do gry. Więc ogólnie gitara, jakbyśmy to mogli powiedzieć. No wszystko jest ok, tylko za kogoś będę musiał dać Glenna albo nie, no. Kelly wytrzyma ten mecz. Jestem tego pewien i wierzę w Kelly'ego, że Martin Kelly daje radę. Swoją drogą, jeżeli oglądacie w tym momencie filmik, piszcie hashtag Martin Kelly da radę. Zobaczmy skład. No, optymalny na ławce mamy Dysona, groźnego zawodnika, który, jeżeli mi pamięć nie myli, zginął w wypadku. To on czy któryś inny? Nie, to nie, chyba nie Tyson, to chyba ktoś inny. I to chyba nie z ukraińskiej ligi, tylko z rosyjskiej. Swoją drogą, no, niech żyje w spokoju. Tamten, co zginął w wypadku, piłkarz. Tutaj taktyka. Zagrajmy w ten sposób. Liverpool, Szachtar Donieck. Mecz na szczycie tej grupy. Prawdopodobnie decydujący o tym, kto tę grupę wygra, no bo mecze ze Steaua i z Fenerbahce powinny być po prostu formalnościami, a jeżeli nie formalnościami, to z Fenerbahce nawet możemy zremisować. Ze Steaua to musimy wygrać, bo Steaua to jednak Steaua i tutaj nie można tracić punktów z takimi rywalami. Lalana. Ajajaj, za niskie to dośrodkowanie Adama, ale widać, że już od początku tego meczu jednak pod tą formacją idzie nam lepiej niż po 4-5-1. 4-5-1 to chyba bardziej pod wyjazdowe spotkania pasuje, nie pod domowe, bo w domu się tak męczyć. Nie wiem. O, no nie! O, jednak Jose Reina jest mimo małego ogrania meczowego w dobrej formie. Ale jeszcze Dariusz Szczurna, który potrafi naprawdę bardzo dobrze dośrodkować. Chciał tutaj sprawić zagrożenie, ale mu się nie udało, ale jeszcze raz będzie akcja Szachtara, jednak nieudana. Jose Enrique oszukał Wellingtona. Raheem Sterling, Lambert, dobra akcja Liverpoolu, świetna wymiana podań. Wychodzi tam jeszcze Jose Enrique. Enrique, dośrodkowanie, ale nikogo tam nie było. Wow, kicks obrońcy i słupek. No, jakby tam Lambert stał odrobinę bliżej bramki, chociaż i tak źle się ustawił na dośrodkowanie, to mógłby strzelić gola. No widać, te akcje Liverpoolu są bardzo groźne od początku, tylko ich jest też mało. To była jedna akcja. No i to dośrodkowanie rzutu rożnego, które też nic nie przyniosło, ale... Nie. Ojej! No to już jest pech, ale... No, obrońcy też się nie popisali, powinni tutaj pokryć Ferreira. To była dobitka, zobaczmy jeszcze raz. Wellington, Nemno. Gubi krycie Emre Can. Szkrtel w ogóle zostawia Ferreira, który sobie dobiega do piłki. I wszystko się kończy w ten sposób. A jeszcze Lambert ma szansę na gola z rzutu wolnego. Gol! Piłka się odbija od słupka. Daniel Agger w ostatniej minucie, no, dokładnie na 3 sekundy przed końcem regulaminowego czasu gry, wyrównuje stan spotkania. No, Lambert, który potrafi strzelać rzutów wolnych. Tym razem trafił w spojenie właściwie. No, ale Agger pewnie dobił piłkę na pustą bramkę. Jest 1 do 1 po pierwszej połowie, więc ten wynik nie wygląda źle. Dobrze, że gola do szatni strzeliliśmy. No, i teraz wszystko wygląda nieźle. Nie jestem zadowolony z waszej postawy, chłopaki, no bo było źle, nie oszukujmy się. No jak mi teraz strzelą gola z tego szybkiego kontrataku, to jakiś kickoff glitch w FM-ie istnieje w ogóle. Z kolei jak Lambert dobrze zrobił zmianę z Southamptona, to dzisiaj gra bardzo miernie, gubi pozycję i ogólnie średnio mu idzie ten
Mecz? Oj, teraz się tak zwolniłem trochę mówiąc, bo już mi po prostu miałem przecież, że zaraz gola stracimy. Na szczęście nie straciliśmy. Na mecz popełnia dużo błędów, to akurat widzę. Więc za niego wejdzie Steven Gerrard. No cóż, minuty mijają, a my gola nie strzeliliśmy. Za Sterlinga wejdzie Coutinho, bo Sterling się sobie kompletnie nie radzi. Za Lamberta wejdzie Sturridge. I liczymy, proszę Państwa, na to, że te zmiany przyniosą efekt, jak w ostatnim meczu z Southamptonem. Na razie jest źle, bo zostało 20 minut, to jest 1 do 1 i nie wygląda na to, żebyśmy stworzyli jakąś szansę. No bo na razie to ciągle Szachtar ma okazję i Szachtar strzela bramkę. No coś niesamowitego. Tak zgubić krycie, no. Czkretel. Czy to Agger? Ogólnie, no pusto, to chyba nawet Kelly nie doszedł do zawodnika, no. Ostatnie 6 minut, zobaczmy, no. O Jezu, sorry, zasłoniłem i gol! Ale, jednak to coś daje. Ta końcowe minuty coś tam w Liverpoolu jednak pokazują. No jak nie gramy przez cały mecz, to na ostatnie 5 minut się spisujemy. A chociaż tutaj tego gola Sturridge'owi zabrał Lallana, bo piłka była jakieś pół metra obok linii bramkowej. No przynajmniej ten punkt jest bardzo ważny, bo nadal chyba jesteśmy na pierwszym miejscu. O, jedna z ostatnich szans. Gerrard. I koniec meczu. 2 do 2 na Anfield. Szachtar remisuje z Liverpoolem. Właściwie Liverpool remisuje z Szachtarem. No, ale nasza gra nie wyglądała najlepiej. I trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Zobaczmy inne wyniki, no bo widzimy w statystykach, jesteśmy no lepsi. O, w tabeli prowadzimy, 2 punkty mamy przewagi nad Szachtarem, 4 punkty nad Stiełą. Wyniki: Juventus 1-1 z Chelsea, Olympiakos wygrywa z Partizanem, Liverpool 2-2, Stieła wygrywa z Fenerbahce, Bayern rozbija Napoli, znowu Lewandowski wbija bramki. Lewandowski chyba jest królem strzelców. No Miller też 2 bramki, Ibrahimović i Cavani też po 2 bramki w meczu z Alborgiem. Barcelona wreszcie wygrała pierwszy mecz z Leverkusen. No i CSKA Moskwa zremisowało z Anderlechtem. Ale ma nartową skórę. Dla takich chwil warto żyć. Lambert zagrał poniżej oczekiwań. To mnie nie obchodzi. Otrzymaliśmy 500 tysięcy remis. I teraz, gdzie to jest? Gdzie to jest? Chcę ogólnie Ligę Mistrzów zobaczyć. Puchar Mistrzów, statystyki. No Lewandowski ma 6 goli po 3 meczach. Tevez ma 5, Ibrahimović ma 4. No Lewandowski będzie chyba zawodnikiem fazy grupowej najlepszym. No dobra, to będzie chyba koniec tego odcinka. Jeszcze tu zobaczymy wiadomości. Tutaj nic ciekawego. Gramy ze Swansea. I chyba po tym zakończę. Chociaż zobaczmy jeszcze te wyniki, chociaż no, w Młodzikach przegraliśmy z Newcastle. Zobaczmy wyniki Ligi Mistrzów ze środy, bo to może być ciekawe. O, Rafał kontuzjowany, Bendtner kontuzjowany, Flar kontuzjowany. Chociaż to żaden zawodnik Swansea. Widzę, że ciekawe wyniki, no bez zaskoczenia raczej. Rama wygrała 6-0 z Galatasaray. Viktoria Pilsner przegrała z Arsenalem 0-2, ale Real rozgromił Dinamo 4-0, Schalke rozgromiło Sporting 3-0, Dnipro zremisowało z Ajaxem, Benfica zremisowała z Atletico, Monaco 0-0 z Porto, no i Man City rozbiło Dortmund 4-1. Więc mają przewagę psychiczną przed meczami ligowymi, ale to jest nieważne. Proszę Państwa, to było ostatni na teraz odcinek. Na następny zapraszam już niedługo. Dziękuję za oglądanie.